Ta wystawa, którą w 2022 roku przygotowało Muzeum Karnego w Białymstoku, według mnie jest wystawą przełomową dla artysty białostockiego, albowiem jest to już artysta dojrzały, ukształtowany, artysta, który ma sukcesy w Polsce i poza granicami kraju, artysta, który wchodzi wielkimi krokami do historii sztuki XXI wieku. W kręgu życia, taki jest tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum Karnego. Artysta nawiązuje do życia również własnego, nie tylko do życia w pojęciu ogólnym, do myślenia o życiu w kontekście takim historycznym, prawda, odnosząc się do tradycji, już powiedziałem, historycznych, antycznych czy też nowożytnych. Artysta intymnie pokazuje również swoje życie. Jest, wiemy, ojcem 7 dzieci i dedykuje tę wystawę swojej żonie. Pokazuje w tej figuracji swojej relacje międzyludzkie, relacje między kobietą i mężczyzną i tę swoją rzeźbę jednocześnie łączy z muzyką, która towarzyszy otwarciu tej wystawy, a której też towarzyszy tej wystawie wydana specjalnie płyta, którą sam artysta wydał, ale też dedykuje po prostu miłości.